Słuchajcie, dotarły nam olejki od Kanastę i to są olejki CBD, bo mój mąż już ze mną nie może wytrzymać, więc potrzebuje uspokajaczy. Właśnie to chciałem powiedzieć. One podobno działają uspokajająco. Ja mam żonę w ciąży, więc każdy facet, który ma żonę w ciąży, bądź miał żonę w ciąży, bądź widział kiedyś przechodzącą jakąś kobietę w ciąży, wie, że one chodzą często podenerwowane. Tego są takie olejki. Na uspokojenie i na dobry sen. One są też na zwiększenie poziomu skupienia. Będę cię uważniej słuchał. No w końcu, proszę. Dobra. W końcu facet zacznie was słuchać. Uważnie. To jest oparty na olejkach CBD, to nie uzależnia i tak dalej, więc będziemy testować. Mam tutaj dwa smaki. Jeden to jest waniliowy, drugi to jest mięta z czekoladą. Pół pipety dwa razy dziennie. I aplikuje się to pod język jakby. To można do ciasta dawać. O, jak ładnie to pachnie, jak lody waniliowe. No, zaraz zobaczę tą czekoladę jeszcze z miętą. Są to takie pastelki miętowe. Takie cukierki, no. No, to tak to pachnie. Smaku jest zajebiste. To jest tak? Super, no. Daj mi, tak wiesz, na język trochę, nie będę tego dużo dawać, ale... Jak aromat do ciasta. Jak aromat do ciasta, no. Tylko słodki. To jest bardzo takie miętowe. Ale bardziej mi wanilia. Wanilia super. Dla mnie też wanilia lepsza, ale niekoniecznie dla wszystkich. To też jest bardzo spoko. No czuć taką... Ale czuć taką miętę, ale czekolady nie wyczuwa. Wyczuwasz czekoladę? Nie, też w ogóle zero. Chyba, że gorzko. Upi, pety. To jest pipeta. Pipeta. Tak sekundy nie lecą, kochanie. Na którejś planecie na pewno. No tak, no na okay. pewno. 20 minutes late. Nie wiem, czy to nie jest efekt tego, że o tym rozmawialiśmy, że i ma zadziałać to właśnie w taki sposób, czyli cię uspokoić, ale czujesz się uspokojony jakoś tak szybko. Nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest efekt tego, wiesz, rozmawiania, ale naprawdę mam wyrąbane za wszystko dzisiaj, że szok. Ja nie wiem, czy to jest dobre brać dwa razy dziennie, bo... Znaczy, mam uśmiech na twarzy, to tak, to powoduje. Właśnie? Poważnie. Ja tylko na spróbowanie wziąłem nawet nie kropelkę. Krzyś testuje, ja nie testuję. Ja tylko będę patrzyła i wąchała, bo pięknie to pachnie. Taką mam ładną żonę. Kupcie to swoim facetom. Alitos się idzie przywitać. Tutaj chodzi. Dzień tak, dobry. Powiedz dzień dobry wszystkim. O Jezus Maria, bardzo dzień blisko łapa. Dobry. Tak widać Elitę. O, przepraszam, dalej już dostałaś. Dzień dobry. Witamy was w nowym vlogu. Na mnie zawsze musi lizać. Zawsze. My teraz jeszcze mamy delikatną siestę po śniadanku. Nie wiem, czy Alitos pozwala na siestę. Robimy ketchup z papryki. Pierwszy raz. Dostaliśmy przepis 2 lata temu od sąsiadki. Kartka już nawet trochę pożółkła, więc to jest taki, wiecie, przepis z przeszłością. Jest to przepyszne. Jest to takie dobre uzupełnienie każdego dania. Wszystkiego. Do wszystkiego pasuje i też sprawdzaliśmy świetny na spód od pizzy. Tak. Więc jeśli wyjdzie nam to dobrze, to na pewno nagramy kulinarne niespodzianki. Właśnie z tym przepisem. Pozdrowieniami dla sąsiadki. Jak widzicie, psy tutaj sobie odpoczywają. Martusia sobie też odpoczywa, ale zaraz idziemy dalej. Mam taki humor dzisiaj. Ile temu się popłakam, pozłościłam. Martusia dzisiaj jest wściekła, jednocześnie jest jej smutno. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ona też jeszcze nie wie, o co chodzi. Człowiek sam się nie rozumie. Ja wiem, że jestem dziwna, ale aż tak to nigdy nie miałam. Ja bym tutaj przeleżała się cały dzień. Coś bym zjadła, ale nie wiem co. Miziaj mnie tak. Proszę. Strasznie się Krzysiek denerwuje. W ogóle mnie denerwujesz, a nie trochę. Wziąłem sobie to, co wam pokazywałem na Instagramie dzisiaj rano. Jestem zdziwiona, że on nie jest zdenerwowany, bo ja już robiłam wszystko, żeby w główku. Bo Marta potrzebuje jakby spuścić emocje, więc chce się ze mną delikatnie pokłócić. Nie, to chyba przeszło? Nie tak. Chyba nie o to tak, chodzi? Nie o to chodzi. To o co chodzi? Nie wiem. Ale na pewno nie o to, co ja mówię, tak? Na pewno. Wszystko tylko nie to. No wiadomo. Nie wiem, nie wiadomo o co chodzi, ale trzeba mieć strasznie dużo cierpliwości. Ja sama bym sobie łykła coś na uspokojenie, bo sama ze sobą sobie nie radzę z tymi hormonami, emocjami. Strasznie jestem na zmianę, potrafię w przeciągu 10 minut tak zła do tego stopnia, że ja wiem, że wszystkich będę denerwowała, bo ja siebie sama denerwuję. Potem się popłakać z tego wszystkiego, z tych nerwów, tych emocji i potem wrócić do normalności, która pomieszana jest z tym, że chce mi się spać. Ale mi jest tak wygodnie. Ty masz tu świetne miejsce do spania. Chyba się wymienimy połówkami. Czemu? Ty się mi tak fajnie śpi. No stara się jak może, no stara się jak może. Co? Dlaczego nie chcesz się ze mną wymienić połówkami łóżka? Ty bierz całe. Przeniesiesz jeszcze szafeczki? Ale po cholerę.
udało się! Przecież to tylko na jedną noc jest. Jaką jedną noc? Dobra. Mi się połudzi. Idziemy robić ketchup. Idziemy robić ketchup, kochanie. Chodź, nie leżmy. Zróbmy to. Ten ketchup jest niebezpieczny, bo mogę się nim ubrudzić, a bym bardzo nie chciał. Lecz nadal nie mam fartucha. Tobie lepiej wychodzi wkurzanie mnie niż mi to, mnie to ciebie. Ja wczoraj ćwiczyłam na rączki. No, no, ty spałeś. Ty to jest, no jak zwykle, ja... Ty zawsze robisz najważniejsze, najfajniejsze rzeczy, jak ja śpię. Już spałeś, oglądałam przyjaciół, spałeś. Bawiłaś się z Elitą, spałeś. No po prostu ty tylko dotkniesz sofy i śpisz. Bo mój mąż ma coś takiego, że wstaje, kurde, godzina w pół do szósta rano i on potem godzina dziewiąta idzie z kurami spać normalnie. A ja bym chciała sobie film włączyć, razem coś pooglądać, posiedzieć. Myślałam, że jakieś chrupeczki wyciągnę. Trochę mu dyspensę dam na dzieci, on zasnął. Codziennie wstaje koło 6 rano. Martusia śpi do jakiejś 10. 9.30. No to dobra, przepraszam. 9.30, nie 10. Ja może rano, ja może rano dzisiaj też bym chciał sobie pooglądać jakiś film z żoną, ale się nie da, bo ona śpi. Ja i będę miał dzisiaj problem. Spałam do 9.30. Ty wstajesz zawsze o 6. Kto ci kazał dzisiaj wstać o 6? Budzik. Jaki budzik? No już dzwonił. To go wyłącz. Ja go nie słyszałam. Ja będę chciała wieczorem pooglądać coś fajnego, posiedzieć razem, on zaśnie. To będziesz razem z dzieckiem naszym chodził spać. Godzina 8. Się okąpiecie i pójdziecie spać. Ja będę sama siedzieć z psiuszami. Teraz pójdę. To jutro rano o 6 oglądamy film, żeby Krzysiu był zadowolony, a później wieczorem oglądamy z Martusią film, żeby Martusia była zadowolona, dobrze? A nie zaśniesz? Nie. Jeśli oglądasz ze mną o 6 rano i nie zaśniesz, to ja nie zasnę później. Dobrze. Dobra. Dobrze. Jutro. Umowa. I umowa. No. Umowa. I wy nam świadkami. Wszystko da się załatwić po prostu rozmową. Daj rękę! Zawsze się to wymyślił. Wszystkim się sąsiadom włączyło Google, tylko nie mój! A więc tak, jutro rano damy wam informację na Instagramie. Ja wam zrobię zdjęcie, jak oglądam telewizję o 6 rano i zobaczycie, czy Marta ze mną jest. A później Marta doda o którejś tam godzinie i zobaczy, czy nie śpi. Umowa. 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 I zobaczymy. A cię, dziewczyny, za mną! Przyszłam panu posprzątać. Jak już widzieliście, Krzyś nie ma ze mną łatwo i postanowiliśmy spróbować coś takiego jak olejki CBD. My mamy dwa smaki tych olejków, mint and choco oraz wanilia. Braliśmy je ze względu na to, żeby Krzysia trochę uspokoić, znaczy uspokoić, on jest spokojny, ale żeby, wiecie, wychillować, żeby mógł znosić moje nerwy bez problemu. Oprócz tego to nie było najważniejsze, bo zależało nam na relaksie, skupieniu myśli i efekt tego wszystkiego jest mniej więcej taki. Jak wcześniej budziłem się koło 3 w nocy, coś takiego, bo zawsze 2-3 w nocy włączałem sobie YouTube i oglądałem jakieś tam filmiki, żeby przetrzekać ten przy czas. Przy okazji ja też budziłam się w nocy. Do kolejnego zaśnięcia. Tak teraz od 2 tygodni nie mam z tym problemu. Przynajmniej nie mam problemu. No nie zdarzyło mi się, żebym się obudził w nocy. Chrapie mniej. To jest jeden ze sposobów. Drugi pokazywaliśmy wam wcześniej, czyli wymieniliśmy poduszkę. Zaraz tam pójdę i pokażę wam dokładnie tą poduszkę, jak ona wygląda, bo było mnóstwo o to pytań. Natomiast jeszcze tutaj przy okazji mówię wam, że mamy kod rabatowy. 20% na zakupy. Pierwsze zamówienie. Także zapraszamy was bardzo serdecznie, ponieważ można kupić nawet małą buteleczkę po prostu dla spróbowania. Mhm. Zobaczyć, jak się u was będzie sprawdzać. A może akurat to podziała rewelacyjnie, żeby się lepiej skupiać, bardziej uspokajać, wyciszać nerwy. Może u was sprawdzi się równie dobrze, więc polecamy sobie spróbować. Krzyś zabiera zarobienie się ketchupu z papryki. Paprykę już obraliśmy, co było strasznie mozolną częścią, ale się udało.
Gratulacje dla nas, jestem dumna z tego. Też pomyślałem, że nie podołamy. Okej, okay, ja idę i pokażę wam tą poduszkę. I powiem wam całą historię odnośnie tej poduszki, ponieważ bardzo wiele osób mnie też pytało na Instagramie. Wiem, że wiele z was ma problem z tym, że wasza druga połówka chrapie. Krzyś warczy jak traktor. I to taki, wiecie, perelowski, komunistyczny traktor. Więc szukamy różnych sposobów. Kiedyś polecałam wam taki psik-psik do gardła. I powiem wam, że lepiej się wysypiał, działało do czasu. Potem on się po prostu przyzwyczaił do niego. No gdzieś tak po półtorej roku, dwóch latach. Teraz praktycznie nie daje to już nic. I szukaliśmy innej alternatywy. I padło na tą poduszkę. Jest to taka, wiecie, poduszka ta, która zapamiętuje kształt. Ona jest taka wyprofilowana. Braliśmy taką większą, bo są takie malutkie na połówkę. To jest poduszka Velpur i myśmy ją kupili w Jysku. Zrobiliśmy test, że ja tą poduszkę ubrałam Krzychowi, on spał pierwszy raz w niej i mi mówi, że jest mu jakoś niewygodnie, jakaś dziwna ta poduszka i tak dalej, i tak dalej. No to sobie myślę, przebieramy akurat pościel. Ta poduszka średnio wygląda, a chciałam ładnie sobie tutaj wszystko poukładać w sypialni, więc stwierdziłam, że wrócimy gdzieś tak po trzech dniach, no nie, jak używał tej poduszki, do zwykłej, klasycznej poduszki, którą miał wcześniej. Okazało się, że rano obudził się z postrzałem i jest mu totalnie niewygodnie i powiedział, że jednak chce z powrotem swoją nową, starą poduszkę. Powiem wam, że jak wróciliśmy do takiej zwykłej poduszki, to od razu chrapał o wiele bardziej. Z powrotem, tak samo jak było, no nie? Natomiast na tym nie ma takiego problemu. Jeszcze trochę chrapał i do tego dołożyliśmy te olej CBD i teraz jest po prostu cisza. Więc jeżeli macie problem, to warto spróbować, bo ja wiem, że można to leczyć i operacyjnie, i maski tlenowe, czy to nie jest bezdech. Natomiast po prostu czasami chrapanie to jest po prostu chrapanie i nic więcej. Uważam, że wypicie olejku i zmiana poduszki jest zdecydowanie mniej inwazyjna niż kierowanie się pod skalpel, no nie? Z naszej strony polecamy, aktualnie działa i przynosi ulgę, bo wysypiam się ja, Krzyś i Psiusze, bo śpimy tu w czwórkę. I olejek nasz jakby faworyt. Ja tylko tak sobie, wiecie, dla smaku spróbowałam, jak to wygląda i jakie jest. Natomiast nie piję. Próbowałam i wanilii, i tej mięty z czekoladą i to bije na łeb, na szyję. Pięknie pachnie i jest słodziutkie. Naprawdę nie czuć, że to jest jakieś lekarstwo, coś nieprzyjemnego i tak dalej. Tutaj mamy taką pipetkę. Odmierzamy tyle, ile potrzebujemy i wkraplamy to pod język i trzymamy przez minutę. Pod językiem jest najlepsza wchłanialność i tam po minucie normalnie to po prostu połykamy. Efekt mamy właściwie natychmiastowy. Słuchajcie, słuchajcie, przyszedł nam pewien dynks. Taki ładny, mam nadzieję, jeszcze nie otwieraliśmy, ale dzisiaj jeden z tych dni, które zapisują się w naszych pamięciach. I mamy tutaj pewne pakuniątko, zawiniątko, Krzyś otwiera. Jeszcze nic nie widać, aż będzie widać i widać! Trochę widać? Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, trochę widać. O! Mamy napis! O, ładnie, zmieściło się, no tak, wiesz, przełożymy tylko. Ej, fajne to! Jak ci się, kochanie, podoba? Super, będzie fajne do pokoju. Tak, czadowe. Przeładnie, Misiek. Mega ładnie. No, jest czas. Mega super, no nie? Mhm. Dodatkowy wystrój do pokoju, ale ja to też kupiłam dlatego, żeby było jakieś takie delikatne światło w nocy, które nie będzie razić, no nie? A będzie wszystko widać, co się dzieje w pokoju, żeby nie odpalać, wiesz, lampek cudów. A przy takim świetle nawet można sobie zasnąć, no nie? W kamerze to wygląda bardziej rozbłyśnięte niż, tak, niż w rzeczywistości. Już wiecie, jak się my zwracamy do tego malucha w środku i już też znacie imię. Mamy nadzieję, że się nie zmieści. Bo zapłaciłam za ten napis 200 zł. Prześlicznie. Wymieniłam literę my, byłam taka upierdliwa, bo nie chciałam takiej innej litery my i mi specjalnie robili napis pod moją literę my. No, więc napis w końcu dotarł, będzie zawieszany dopiero jak ogarniemy pokoik. No, to już na końcu właściwie. Ale nie wytrzymaliśmy. Bo już tak głupio cały czas mówić bo. Mikołaj, nie, po prostu to. Mikołaj. Takie będzie imię. I to było jedyne imię męskie, oprócz Krzysia, które brałam pod uwagę. Ja jeszcze miałam takie jakieś jedno, ale zapomniałam.